Nagać mas. Witajcie do nowego odcinku To i Owo, Aikidowo. W warunkach domowych dzisiaj opowiem Wam, jakie ćwiczenia przygotowawcze i zastosowawcze będziemy dzisiaj omawiać, które będą potem łatwe do zastosowania w Waszych codziennych treningach. Mam na myśli sposób kontaktu z podłogą. Podłoga w naszym dojo domowym, akurat tutaj, w moim, mimo tego, że mam puzzle, to jednak chciałem Wam pokazać, że możemy ćwiczyć w takich warunkach, gdzie tych puzzli, ewentualnie tego miękkiego podłoża, nie ma. Musimy ten trudny czas przećwiczyć, udoskonalać swoje techniki i umiejętności w domu. W domach często jest po prostu tylko twarda podłoga. Te umiejętności na pewno Wam się przydadzą potem w życiu codziennym. Jeżeli trzeba będzie się gdzieś przewrócić, pchniecie się o coś, może to być twarde, niebezpieczne podłoże. Podczas takiego przewrotu na pewno nie będzie idealnie tak jak na macie, że mięciutko, przyjemnie i bezpiecznie, tylko na pewno podczujecie ten rodzaj podłoża, że on jest twardy, nieprzyjemny. Można nawet ulec niewielkiej kontuzji, zadrapaniu, ale na pewno ocalicie całe swoje ciało, swoje zdrowie i życie. Wracamy do naszych warunków domowych. Do podstawowych technik używam w takich warunkach tylko trzech rodzajów padów. A w zasadzie dwóch rodzajów padów. W ogóle w technikach aikido padanie jest podzielone na przewrót do przodu i przewrót do tyłu. Oraz przewrót trzeci, tak zwany łączony skrętny, joko boczne z przetoczeniem kaiten, ukemi. Dzisiaj omówię wszystkie te trzy ukemi pokrótce w takich oto warunkach, kiedy nikt mi nie asystuje, muszę sobie sam wyobrazić, że będę przewrócony i muszę zachować bezpieczeństwo i równowagę w tym przewrocie i zachować po prostu zdrowie. Pierwszym przewrotem to będzie pad Mae Ukemi. Pad Mae Ukemi to jest po prostu pad w przód. Zwróćcie uwagę, w tej nazwie nie ma, że się trzeba przewrócić, w sensie fikołka zrobić. Pad do przodu to jest taki pad trochę siatkarski, trochę niesiatkarski, ale mniej więcej w ten sposób. Padamy na ręce, amortyzujemy i przenosimy potem ten cały ciężar na ramiona. Ja to zrobię w pozycji klęcznej. W ten sposób. Nie jest to dokładnie pad siatkarski, ale czyli z takim wysunięciem i z takim, to jest tak zwany pad siatkarski. Dlaczego w ten sposób? Ponieważ później będziecie widzieli i zobaczycie, że on ma bardzo dobre zastosowanie właśnie po jaskółce, na przykład przy Ikkyo. Za chwileczkę to pokażę. Jeszcze teraz drugi rodzaj padu. Pad w tył. Koho kaiten ukemi. Koho ukemi. Koho ukemi. Pad w tył. Tutaj oczywiście możecie sobie przećwiczyć utrzymanie tej pozycji. Nogi prawie wyprostowane, głowa uniesiona po to, żeby nie uderzyć w podłogę. Tu można sobie kilka razy dotknąć do podłogi, tak żeby wytrzymać tej pozycji przez chwilkę. Żeby się jej po prostu nauczyć. Oczywiście tutaj można się podpierać, nie trzeba, różnie jest. Chodzi o to zachowanie komfortu domowego. Następnym padem, z tym związanym, zarówno z przewrotem w tył, jak i przewrotem w przód, jest przetoczenie boczne. Przetoczenie boczne. Zaczynamy oczywiście od ćwiczeń. Przytaczania bocznego w pozycji siadu prostego. Następnie już wsiad kołyskowy, który znacie jako ćwiczenie do Koho Ukemi Undo. Tutaj oczywiście ominąłem na razie Koho Ukemi Undo z tego powodu, że opieranie się na kolanie w ten sposób jest oczywiście możliwe. I jednak bez podpórek
to wstawanie jest bardzo nieprzyjemne i może powodować kontuzję. Z tego oto siadu będziemy również tworzyć Yoko Kaitenuken, boczny pad z przetoczeniem. Specjalnie lekko dotykam podłogi, tak żebyście zauważyli, że kontakt może być. Nie uderzacie mocno, bo będzie Was ręka bolała po prostu. Następnie próbujemy zastosować ten pad w nieco innej formie. Na przykład tak jakby ktoś Was rzucał techniką sumiotoshi, czyli trzyma Was za rękę, przetoczenie, ewentualnie zostajecie w tej pozycji. Ciągle Was trzyma za rękę technika sumiotoshi. Teraz z tej pozycji, teraz już tak, jakby to było w prawdziwej technice, wychylenie, rzut. Wszystko odbywa się w sposób miękki, łagodny. Podłoga wcale nie jest nieprzyjemna przy takim padaniu. Następną techniką i następnym padem jest pad na brzuch. Czyli to będzie rodzaj ma eukemi w ikio. Na przykład shomenuchi. Atakuje shomenuchi. Wykonuje jaskółkę. I teraz, popatrzcie, wykorzystuję wszystkie te ćwiczenia, które były wcześniej z krzesłem. Noga, noga, ręka, położenie. Do techniki omoto. Shomenuchi, jaskółka, następnie. Noga, noga, ręka, położenie. W technice ura jest troszkę inaczej. Shomenuchi. Ikkyo. Ura. Noga. Noga. Położenie. Noga. Noga. I położenie. Zwróć uwagę, że ręka na samym końcu jest kładziona na podłogę. I trzeci rodzaj padu, a w zasadzie jest to połączenie Yoko Kaitenukemi i zasady przewracania w kierunku do przodu, na przykład w technice Kaiten Nage. W technice Kaiten Nage zwykle partner jest tak pchnięty, że powinien wykonać Zenpo Kaitenukemi, czyli ma eukemi z fikołkiem do przodu. Ale jeżeli w takich warunkach nie ma miejsca, bądź też jest twardo, można zastosować taki trik, połączenie Yoko Kaiten Ukemi oraz zasady kierunek przed siebie. Wyobraźmy sobie teraz. Katate Dori. Teraz przejście do Kaiten Nage. Tu będę, partner tu wysoko chce pchnąć moją rękę. Więc stosuję ten sam rodzaj. Ten sam rodzaj padu, co w innych technikach z zastosowaniem bocznego przetoczenia. Jeszcze raz. Ręka w górę. Partner popycha. Zmieniam kierunek. Przerzucam nogi. I jeszcze raz. Może na drugą rękę. Chwyt. Przejście do Kaiten Nage, podpórka. Teraz w czasie próby pchnięcia zmieniam układ tułowia, tak żeby podłożyć nogę do Yoko Kaitenuken. I następny rzut. Te rodzaje padów na pewno, te rodzaje ćwiczeń przygotowawczych i rodzaje padów na pewno bezpiecznie pozwolą Wam trenować w warunkach domowych, kiedy podłoże jest twarde i tak jak widzieliście, można sobie symulować i wyobrażać sytuacje, w których trenuję pady
i nie mam z kim ćwiczyć, a zatem muszę sobie to wyobrazić, że on mnie rzuca albo ja jego kładę. To warto jest to sobie wyobrazić, dlatego te techniki trzeba robić powoli. No nikąd się nie spieszymy, mamy dużo czasu na studiowanie tego ruchu. Ważne jest, żebyście widzieli i zauważali takie możliwości zatrzymań. To znaczy tak jak punkty widokowe. Kiedy jedziemy górską drogą, samochodem na przykład, i jest kilka pięknych miejsc, parkingów, punktów widokowych. Zatrzymujemy się tam miejscu, nie wyłączamy silnika, rozglądamy się, silnik gotowy do pracy, do samochód gotowy do dalszej jazdy. Ja też gotowy do dalszej jazdy, obserwuję i poruszamy się dalej. Dojeżdżamy w końcu do jakiegoś miejsca docelowego, nie musi być to najwyższy punkt tej wycieczki. I potem wracamy. I tak samo można sobie wyobrazić technikę, że ma ona swoje części, a tam, gdzie nie wolno się zatrzymać, po prostu nie wolno tego robić. Na przykład nie w tym miejscu, kiedy ręka jest wniesiona do ikkyo, nie w tym miejscu, kiedy jest wygięta do kotegaeshi, nie w tym miejscu, kiedy jest brak wychyleń. Takie punkty widokowe, punkty, w których wolno to zatrzymanie wykonać, to są takie miejsca, w którym kudzushi, czyli wychylenie wzajemne, jest kontrolowane przez wykonującego technikę. A ten rzucony, czy rzucany, jeszcze nie jest do końca przewrócony. Jest na takim granicy chwiejnej równowagi. To jest bardzo ważne, żeby sobie to wyobrażać. Wiem, że dla młodszych jest to trudne. Dla starszych powinno być to już oczywiste. Będzie dzięki temu łatwiej robić techniki. Wcale nie trzeba robić ogromną szybkością. Można robić na etapy, można zrobić metodą etapową bądź całościową, ale w każdej z tych metod warto jest wiedzieć, gdzie takie miejsca mogą wystąpić. To będzie na pewno cenne dla Waszych technik podczas egzaminu i myślę, na codziennym treningu będziecie sobie świetnie z tym radzili. Arigato. Gozaimashita.